mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie Mówiąc Krótko. W programie o książkach. Dzisiaj w zasadzie specjalne wydanie Mówiąc Krótko, gdyż oto program Mówiąc Krótko został jednym z patronów medialnych najnowszej publikacji Fundacji Rosa Mystyka, książki Doktryna Świętego Jana od Krzyża Giovanniego Battisty Scaramelliego, w tłumaczeniu ojca Atanazego Marii Wojtala. Książka nie tylko pięknie wydana, jak mam nadzieję widać, ale także pięknie przetłumaczona. A trzeba dodać, że to dziełko włoskiego autora, który żył w latach 1687-1752. Ojciec Atanazy we wstępie tłumacza do tego dziełka pisze skromnie tak. Ten przepiękny trzyczęściowy traktat, który tak nieudolnie starałem się przetłumaczyć z barokowej włoszczyzny na naszą polszczyznę, jest perełką, skarbem ukrytym w dziedzinie literatury duchowej. Jezuita Giovanni Battista Scaramelli w czasach świetności katolicyzmu we Włoszech był autorem powszechnie znanym i szanowanym. Swoją popularność zawdzięczał niezwykłej klarowności myśli, solidnej kulturze teologicznej i przede wszystkim głębokiej duchowości. Kto kiedykolwiek czytał świętego Jana od Krzyża, zapewne spotkał się z pewną trudnością odbioru myśli doktora. Giovanni Battista Scaramelli w poniższych traktatach dokonał wielkiego dzieła systematyzacji i syntezy nauczania mistyka oraz, powiedziałbym, przedstawienia go na sposób praktyczny. Tylko osoba o duszy czystej i zjednoczonej z Bogiem mogła opisać w sposób tak precyzyjny dzieło przemiany człowieka światowego w człowieka Bożego, pełnego łaski i zjednoczonego z Bogiem. I może warto jeszcze oddać głos samemu autorowi, który we wstępie do swojej książki z kolei pisze w następujący sposób. Moim zamierzeniem względem tych trzech traktatów nie było nic innego, jak tylko opisać możliwie jak najkrócej oraz z jak największą jasnością i dokładnością, do jakich tylko byłem zdolny, jak należy pokierować duszą, aby bez przeszkód i upadków osiągnęła mistyczne i radosne zjednoczenie z Bogiem. A to według najpewniejszego nauczania, jakie pozostawił nam wielki mistyk i nauczyciel, święty Jan od Krzyża. Mam nadzieję, że może uda mi się jeszcze do tej książki wrócić i powiedzieć widzom o niej nieco więcej, może w BookTube, może w Mówiąc Krótko, a tymczasem sygnalizuje jej pojawienie się i cieszę się, że program Mówiąc Krótko mógł zostać jednym z jej patronów medialnych. Jest to pierwsza książka pod takim patronatem Mówiąc Krótko i nie ukrywam, że jestem z tego bardzo dumny, gdyż zależy mi na promowaniu dobrej literatury katolickiej i nie tylko. To zaś literatura z wyższej półki. Jednocześnie, korzystając z okazji, zachęcam widzów do oglądania najnowszego odcinka programu BookTube, który ukazał się w miniony piątek, w 120. rocznicę urodzin Józefa Mackiewicza. I w tym odcinku BookTube rozmawiam, po raz drugi już zresztą, z profesorem Maciejem Urbanowskim, i tym razem rozmawiamy oczywiście
o autorze Drogi donikąd. Pod spodem podaję link do tego odcinka, a także do poprzedniej rozmowy, jeśli ktoś jej nie oglądał, a wydaje mi się, że jest interesująca. Rozmawiamy z panem profesorem o literaturze, nazwijmy to literaturze polskiej, źle obecnej czy nieobecnej w świadomości tak zwanego przeciętnego czytelnika. Dziękuję za wszystkie subskrypcje i polubienia i jak zwykle proszę o więcej, także dla programu BookTube na kanale PCH24TV. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Z Panem Bogiem.